We Francji zamordowano policjantkę na służbie. Zaatakował ją Tunezyjczyk. Podczas ataku krzyknął Allah Akbar. Do zabójstwa policjantki doszło wczoraj w godzinach popołudniowych. Napastnik pochodzący z Tunezji ugodził policjantkę nożem w szyję, kiedy ta wracała z przerwy obiadowej. Została ona zaatakowana w miejscu swojej pracy, na komisariacie. Zabójca zaatakował ją z zaskoczenia. Właśnie wychodziła z komisariatu. Zabicie policjanta to bardzo tchórzliwy i barbarzyński atak. Śledztwo w tej sprawie będzie prowadziła Krajowa Prokuratura Antyterrorystyczna. Świadkowie poświadczają, że napastnik w chwili ataku krzyczał Allah Akbar. Potwierdzono także, że napastnik bezpośrednio przed atakiem przeglądał strony nawiązujące do dżihadu. Wynika z tego, że zabójstwo policjantki przez Tunezyjczyka to przejaw islamistycznych pobudek. Rozmawiałam z policją i żandarmami, którzy są oczywiście całkowicie zdruzgotani tym, co się stało. Napastnik chciał uderzyć w symbol Francji. Policja to Francja, to także twarz Francji, a oni także chcą zdestabilizować kraj, przyjeżdżając tutaj, przeprowadzając ten atak na policję w tak cichym mieście na południu regionu paryskiego. Do morderstwa policjantki odniósł się także prezydent Francji Emmanuel Macron. Była policjantka Stephanie została zabita na swoim posterunku w Rambellier. Naród stoi u boku jej rodziny i współpracowników. Nie zrezygnujemy z walki z islamskim terroryzmem. Napastnik pracował we Francji jako dostawca. Jego tymczasowe pozwolenie na pobyt było ważne do 15 grudnia 2021 roku. Nie był znany policji.